Dziś przeniesiemy się do świata dzikiej róży. To niesamowita roślina, która nie tylko zachwyca swoją różnorodnością, ale także pełni ważną rolę w dziedzinie zielarstwa. Róża dzika, Rosa canina, i róża pomarszczona, Rosa rugosa, to dwa krzewy z tej samej rodziny różowatych, należą one jednak do różnych gatunków. Są często mylone ze sobą ze względu na podobny wygląd, owoce i właściwości. Róża pomarszczona osiąga wysokość do 1,5 metra, co jest o połowę mniej niż róża dzika. Krzew róży pomarszczonej jest gęsty, podczas gdy róża dzika jest rozłożysta. Kwiaty róży pomarszczonej są duże i ciemnoróżowe, podczas gdy kwiaty róży dzikiej są drobne i jasnoróżowe lub białe. Owoc róży tak naprawdę powinien być nazywany owocem rzekomym lub pseudoowocem, ponieważ powstaje ze zrośniętego i zgrubiałego dna kwiatowego. W materiale jednak dla uproszczenia będziemy je nazywać owocami. Owoce róży pomarszczonej są większe, mają purpurowy kolor i są pękate, podczas gdy owoce róży dzikiej są mniejsze, jaśniejsze, często pomarańczowe lub pomarańczowo-czerwone i mają kształt podłużny. Rosa rugosa również posiada owoce niezwykle bogate w witaminę C, dlatego wykorzystywana jest w ziołolecznictwie. Z jej płatków kwiatowych przygotowuje się słynną konfiturę różaną, pyszny dodatek do pączków. Owoce róży pomarszczonej stanowią również składnik wielu leków, a także są dodatkiem do ziołowych mieszanek. Motywem przewodnim tego materiału jest jednak bardzo często dziko rosnąca rosa canina. Pierwsze wzmianki o dzikiej róży sięgają czasów Cesarstwa Rzymskiego. Starożytni Rzymianie wykorzystywali ją do różnych celów. Nie tylko leczyli nią wściekliznę u psów, co wyjaśnia pochodzenie jej łacińskiej nazwy – rosa canina, czyli psia róża, ale także tworzyli z niej wieńce, które nosili podczas swoich uczt. To niezwykłe, jak roślina ta była obecna w ich kulturze i życiu codziennym. Wspominali o niej również starożytni lekarze, tak jak Hipokrates, Dioskurides, Teofrast i inni. Starożytna Grecja również miała swoje sposoby wykorzystania płatków dzikiej róży. Wkładali je do poduszek, wierząc, że zapewnią sobie spokojny sen. To świadczy o tym, że dzika róża była nie tylko użyteczna, ale także miała znaczenie symboliczne dla różnych kultur. A co z dawnymi Słowianami? Oni nazywali dziką różę szyprzyną i również mieli swoje unikalne sposoby wykorzystania jej zarówno w ziołolecznictwie, jak i w kuchni. W medycynie ludowej stosowano owoce róży w nadciśnieniu, chorobach serca i wątroby, a płatki kwiatowe przy niestrawności, bólach gardła, ranach i chorobach skóry. Owoce róży są przede wszystkim bogatym źródłem witaminy C. Witamina C pochodzenia naturalnego jest kilkakrotnie skuteczniejsza w działaniu niż syntetyczna, a do tego w owocach róży jest jej znacznie więcej niż w cytrusach. Owoc dzikiej róży zawiera ponad 1% witaminy C. Dla porównania w cytrynie zawartość witaminy C jest 10 razy mniejsza. Spożywanie 3 owoców dzikiej róży dziennie dostarcza organizmowi pełną dawkę witaminy C. W czasie II wojny światowej, kiedy dostęp do leków był znacznie utrudniony, Brytyjczycy wykorzystywali dziką różę jako źródło witaminy C do zwalczania szkorbutu. Dzika róża była wówczas łatwo dostępna i stanowiła skuteczną alternatywę dla innych źródeł witaminy C. Oprócz witaminy C w owocach dzikiej róży można znaleźć witaminy B1, B2, E, K i P. Surowiec ten jest bogaty w takie składniki jak karotenoidy i flawonoidy, które działają przeciwutleniająco i przeciwzapalnie. Garbniki również mają działanie przeciwzapalne oraz przeciwwirusowe. Kwasy organiczne, stanowiące ważny budulec struktur komórkowych, cukry, ksantofile, pektyny, trochę olejku eterycznego i sole mineralne. Owoce róży są zbierane ręcznie, gdy już nabiorą koloru. Warto pamiętać, że owoce nie mogą być zbyt miękkie, ale powinny być jędrne. Zbiór rozpoczyna się w sierpniu i trwa do października, zanim nadejdą przymrozki.
Owoce pod wpływem mrozu tracą część witaminy C. Najlepiej jest zbierać owoce róży w pogodne dni po opadnięciu rosy. Do celów spożywczych i leczniczych suszy się je w całości lub przed suszeniem rozcina się je, wydrąża i wyrzuca orzeszki razem z włoskami. Owoce zebrane we właściwym czasie i prawidłowo wysuszone powinny zachować naturalną barwę. Suszone owoce dzikiej róży są surowcem o wyjątkowych właściwościach przeciwutleniających, które neutralizują wolne rodniki w organizmie. Wolne rodniki są cząstkami, które mogą uszkodzić komórki i przyczynić się do chorób i przyspieszenia procesów starzenia. Dzika róża to prawdziwa skarbnica witamin, a jej owoce są jak małe, czerwone kapsułki zdrowia. Dlatego przetwory z tej rośliny zaleca się osobom dochodzącym do siebie po przebytej chorobie oraz osobom z niedoborami witamin. Dzikiej róży mogą potrzebować osoby przewlekle chore, na przykład z nowotworami lub zaburzeniami wchłaniania, ale również ludzie w szczególnych momentach życia, takie jak kobiety ciężarne, karmiące, miesiączkujące oraz osoby zmęczone zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ze względu na dużą zawartość witaminy C, kosmetyki z dzikiej róży rozjaśniają cerę, usuwają przebarwienia oraz stymulują produkcję kolagenu. Dlatego są polecane do pielęgnacji cery ziemistej, piegowatej, z plamami pigmentacyjnymi. Przywracają skórze optymalny koloryt. Dzięki zawartości flawonoidów działają przeciwzapalnie, wzmacniają naczynia krwionośne, neutralizują działanie wolnych rodników i chronią przed starzeniem oksydacyjnym. Ekstrakty z dzikiej róży są nieocenione w terapii wspomagającej leczenie kamicy nerkowej. Badania naukowe potwierdzają, że te naturalne substancje skutecznie zapobiegają powstawaniu nowych kamieni nerkowych. Składniki zawarte w owocach dzikiej róży mają zdolność do obniżania stężenia wapnia w nerkach i moczu, co prowadzi do zmniejszenia wielkości i liczby kamieni szczawianowych. Dzięki temu łagodzą ból związany z dną moczanową oraz podagrą. Dzika róża jest naturalnym sojusznikiem w walce z nadwagą. W jednym z badań naukowych 31 osób z nadwagą spożywało codziennie 40 gram proszku z dzikiej róży przez okres 6 tygodni. Grupa porównawcza otrzymywała placebo. Po zakończeniu eksperymentu u osób, które spożywały dziką różę, zaobserwowano znaczące obniżenie ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. Badania nad wpływem dzikiej róży na układ pokarmowy człowieka są nadal w toku. Pierwsze wyniki sugerują, że dzika róża może mieć działanie przeciwwrzodowe i regenerujące nabłonę śluzową żołądka. Co więcej, dzika róża może wspierać reabsorpcję wody i elektrolitów w jelicie grubym, co można zastosować do objawowego leczenia biegunki. Badania wskazują również, że owoce dzikiej róży są źródłem substancji o nazwie galaktolipid substancja. Ta w połączeniu z witaminami i flawonoidami ma działanie przeciwzapalne, co jest niezwykle korzystne dla osób cierpiących na stany zapalne stawów i kości. Ciekawostką jest fakt, że odkrycie to było wynikiem obserwacji duńskich rolników, którzy spożywali konfiturę z owoców dzikiej róży bez podgrzewania owoców. Wśród społeczności wiejskiej w Danii taka konfitura była uważana za naturalny lek na ból stawów. Badania wykazały, że codzienne spożycie połowy grama proszku z owoców dzikiej róży przez okres około 4 miesięcy powinno przynieść ulgę w stanach zapalnych stawów. Proszek można również dodawać do potraw lub jogurtu. Po około 3 miesiącach regularnego stosowania powinno pojawić się zauważalne poprawienie samopoczucia. Herbata z dzikiej róży. Z dojrzałych owoców dzikiej róży można przygotować wyjątkową w smaku herbatę lub napar, jak również dżemy, konfitury, soki czy syropy. Aby przygotować herbatę, potrzebne są wysuszone owoce dzikiej róży. Owoce należy zalać gorącą, niewrzącą wodą i odstawić. Herbatę można pić już po 15 minutach,
ale lepiej odstawić na kilka godzin, aby woda nasiąknęła aromatem. Herbatę przed podaniem można nieco podgrzać. Przepis na odwar i napar z owoców róży znajduje się poniżej w opisie materiału. Można tam również znaleźć przepis na specjalną herbatę, która wzmacnia organizm i działa jak tarcza przeciwko przeziębieniom i grypie. Jest to specjalna mieszanka ziół na bazie róży dzikiej, która smakuje wybornie, a o jej skuteczności już nieraz się przekonałem. Dziękuję za poświęcenie czasu na obejrzenie naszego materiału na temat dzikiej róży. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz zobaczyć więcej takich treści, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału.